Autorami wystawy są tegoroczni absolwenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza, częstochowianie Maria Cichoń i Mateusz Derda. Jakkolwiek bardzo różnią się stylem malowania, różnią się inspiracjami, ponieważ Maria Cichoń chętnie sięga do sztuki wschodu, interesuje się hinduizmem, a z kolei Mateusz jest zainspirowany i zafascynowany sztuką średniowiecza, to te wydawałoby się rozbieżne zainteresowania jednak złożyły się w bardzo spójną i bardzo interesującą wystawę, którą debiutujący artyści zatytułowali Solitudo i Takasz. Spytaliśmy, co oznacza ta tajemnicza nazwa. Solitudo to jest w łacinie samotność, a Takasz to jest światło. I my z Mateuszem mamy połączenie, w ogóle jakby to jest wystawa, w której się razem łączymy. I są prace Mateusza, które są nawiązaniem do łaciny i moje, które są nawiązaniem do hinduizmu i do mitologii hinduskiej. I właśnie ten tytuł mówi nam o tym, jak razem się łączymy i wtedy, kiedy mamy Solitudo i Solitudo spotyka Takasz, to wtedy staje się światłość. I o tym jest właśnie ta wystawa, która ma nam przybliżyć jakby ulgę malarską jako odbiorcom. Jak dodają sami artyści, przyjaźnią się i wspólnie tworzą od wielu lat. Wspólna wystawa jest więc naturalnym wynikiem ich przyjaźni i wieloletniej współpracy. Tak naprawdę cała droga malarska, jaką prowadzimy, prowadzimy wspólnie. Wszystko razem, zawsze robiliśmy nauki, praca w pracowni, zawsze we dwójkę. I ogólnie tak naprawdę wystawa udała nam się dzięki profesorowi Głowackiemu, który był naszym promotorem na uczelni tutaj na Uniwersytecie Jana Długosza, który zgłosił nasze portfolio tutaj do pani Matyi i tak naprawdę dzięki temu się udało. Wystawę w Galerii Zwiastun Miejskiej Galerii Sztuki możemy zobaczyć do 10 grudnia.